dating to jeszcze nie jest marka, to jest po prostu schemat. Polega to na tym, że w określonym miejscu spotyka się określona liczba wolnych kobiet i mężczyzn i każdy z każdym rozmawia przez 5 minut. Po każdej rozmowie decydujesz, czy chcesz z osobą, z którą właśnie spędziłeś 5 minut, nawiązać jakiś dalszy kontakt. To zależy od tego, czego się oczekuje po danej randce. Też od tego, z jakim nastawieniem się idzie. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś konkretnego o ludziach, przygotowuje sobie odpowiednie pytania. Jeżeli ktoś chce po prostu się dobrze bawić, to wystarczy, że przyjdzie z dobrym nastawieniem. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób można się przygotować na randkowanie, a już zwłaszcza takie typu speed dating, kiedy i tak nie wiadomo, z kim się człowiek spotka. Po podjęciu takiej decyzji, że chcesz z tą osobą nawiązać kontakt, zaznaczasz to na liście. Ja, czyli organizatorzy, zbieramy te listy. Jeżeli oboje rozmówców zaznaczyło siebie nawzajem, wtedy wymieniamy ich kontaktami do siebie. Co jest ważne podczas tych pierwszych minut spotkania? Żeby być sobą, po prostu. Nawet jeśli dwie osoby się bardzo różnią, na pewno znajdzie się coś, co mają wspólnego, o czym mogą przez te króciutkie 5 minut porozmawiać. Zwracam uwagę na wykształcenie oraz na to, jakie ma ona plany życiowe, czy aby nie koliduje ona z tym, co ja sobie zaplanowałem. Czy speed dating ma sens? Uważam, że nie ma sensu. Uważam, że w ciągu minuty, dwóch nie da się nikogo poznać. Można odebrać pierwsze wrażenie, a pierwsze wrażenie często bywa mylące. Jest to dobry początek na jakieś zaczęcie znajomości, która może w przyszłości zaowocować jakimś związkiem. Wydaje mi się, że szybkie randkowanie jest jeszcze ciągle owiane taką mgiełką, że to jest coś niefajnego, że tego się należy wstydzić. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek wyobrażenie na ten temat, to powinien przyjść. Nawet jeśli jest to najgorsze wyobrażenie, jakie ja mogę sobie założyć, to bardzo go proszę, niech przyjdzie i ja gwarantuję, że to wyobrażenie się zmieni.